Zostawiam Państwa z kuchnią Małgorzaty. Darek w zasadzie już powiedział, skąd wzięła się nasza nazwa. Rozpocznijmy trzema piosenkami, które zaśpiewaliśmy właśnie w Paczkowie. Są to, pierwsza z nich, Wieczernik, pochodzi z repertuaru zespołu, który jest bardzo bliski naszemu sercu, mianowicie zespołu Pod Strzechą. Zespół ten śpiewa bardzo klimatyczne piosenki, subtelne i mam nadzieję, że naszym wykonaniem piosenki Wieczernik zachęcimy Państwa do słuchania tego zespołu. Zapraszam, Wieczernik. I jest trochę zachętą do tego, żeby czytać, słuchać, śpiewać Agnieszkę Osiecką, kiedy mnie już nie będzie. Show.
teraz jeszcze nie nasze piosenki autorskie, natomiast piosenka, która przynosi mi wiele ciepła, ponieważ kojarzę sobie ją z Joanką, moją koleżanką, przyjaciółką, z którą właśnie tutaj w Paczkowie, jadąc kiedyś na Łubiny, puściłyśmy sobie właśnie piosenkę Moniki Litkę, Gdyby każdy z nas. I bardzo tę piosenkę lubię, nie tylko właśnie przez wzgląd na to wspomnienie piękne, ale też na to, że piosenka ma niezwykłe przesłanie. Posłuchajcie Państwo. Na nasze piosenki
pomyśleliśmy sobie, że właśnie zaczerpniemy z tej strony, z jej pomysłów, z jej uczuć, z jej patrzenia na świat. Takie gaździne spojrzenie na świat urzekło nas bardzo i wykorzystujemy je do naszej twórczości. Muzykę tworzymy sami na różne sposoby, ponieważ jakiegoś talentu specjalnego nie mamy, więc wybaczcie Państwo, Gazda jest talentliwa, my troszkę mniej, ale zapraszamy. Październikowy zmierzch. Poczekajcie jeszcze chwilkę. Nie pamiętam. O, dziękuję. Kuchnia Małgorzaty. Małgorzata się odezwała, kocha nas i daje nam jeść. Skończyło się. Październikowy zmierzch. Ewa Gazda, gdziekolwiek jesteś. Została wykonana trochę od Ewy Gazdy, odejdziemy na momencik. Została wymyślona właśnie w internacie. Przeze mnie. Taka ze mnie autorka.
ponieważ jest to piosenka, która mówi o muzyce, która wychodzi z małych skrzydełek owada. I życzę Państwu, żebyście Państwo tej gry na tych skrzydełkach mogli słuchać każdego wieczoru w październikowy, listopadowy, grudniowy, styczniowy, lutowy zmierzch, świerszcz. Nocą mnie zamykała okien,
która dotyka nas wszystkich. Ponieważ myślę, że każdy z nas, szczególnie teraz, kiedy zrobiło się ciemniej, pochmurniej, jest się jesienniej, każdy z nas ma kłopoty ze wstawaniem. I tutaj takie trochę wytłumaczenie Gazda dla nas wymyśliła, że drodzy Państwo, my wcale nie zaspaliśmy, tylko zaśniliśmy i nasi szefowie muszą być wyrozumiali. Właśnie. Ja nie zaspałam do pracy, ja po prostu zaśniłam. Zapraszamy. Yeah.